Wśród nich ten, który na razie jest okryty wielką tajemnicą, ja mogę Państwu zdradzić, że już Aleksandra Kwaśniewskiego w wersji tulipanowej widziałam i nieprzypadkowo dziś panem Bogdanem jesteśmy ubrani w takie kolory, bo taki mniej więcej będzie ten kwiat i będzie korespondował z tymi oto kwiatami, bo to na naręcze to Jolanta Kwaśniewska. W tamtym roku miała premierę, a tego Aleksandra Kwaśniewskiego Pan Bogdan na razie trzyma i nie chce pokazać. Pani Bogdanie, no, zobaczymy go dzisiaj. No niestety dzisiaj Państwu nie możemy pokazać jeszcze, ze względu na to, że w jutrzejszym dniu będzie premiera tego tulipana i musimy jeszcze troszeczkę poczekać. Ale tak jak powiedzieliśmy, będzie nawiązywał do Jolanty Kwaśniewskiej, tak? Czyli jaki to jest kwiat? Oczywiście, tulipan, który będzie miał jutro swoją premierę, Aleksander Kwaśniewski, będzie świetnie korespondował z tulipanem swojej małżonki. Jak widzimy, piękny bukiet, wyjątkowy tulipan i ten tulipan, który będzie jutro odchrzczony, będzie też wyjątkowy. Dlaczego to jest taka tajemnica, tak pilnie strzeżona? No myślę, że musimy troszeczkę emocji zostawić na dzień jutrzejszy, żeby jak przyjaciół, znajomych przyjechało zobaczyć na żywo tego tulipana. W Szybsku rośnie Jolanta Kwaśniewska, jest tulipan Marii Kaczyńskiej, jest tulipan Anny Komorowskiej. Panie Bogdanie, skąd taki pomysł, aby właśnie nadawać imiona sławnych Polaków tulipanom? Pomysł urodził się kilka lat temu. Międzynarodowe targi tulipanów, które organizujemy w Szybsku, są świetną okazją ku temu, żeby właśnie raz w roku podkreślić te piękno tulipanów i nadanie imienia nowemu tulipanowi właśnie 1 maja urodziło się kilka lat temu i myślę, że jest bardzo dobrym pomysłem ze względu na to, Ile osób przyjeżdża do Krzywska? Ponad 30 tysięcy osób. To, to są osoby, które kochają tulipany. Jak to jest? Najpierw pan ma nazwę w głowie i potem do tej nazwy, do tego imienia, nazwiska dopasowuje kwiat? Czy odwrotnie? Najpierw pan hoduje kwiat i mówi, o ten to wygląda jak Jolanta Kwaśniewska i takie imię dostanie? No, przede wszystkim tulipan musi być dobrany do osobowości, do człowieka. Jak widzimy, no, tulipan Jolanty Kwaśniewskiej jest koloru różowego, bardzo podobający się pani prezydentowej. I myślę, że ten, ten tulipan, który właśnie został ochrzczony w ubiegłym roku, musi być po prostu podobny do tego, który będzie miał premierę w tym roku, ze względu na to, że. Aleksander i Jolanta Kwaśniewska to para, więc ten tulipan również musi stwarzać parę w sobie. Czyli najpierw pan tak myśli właśnie osobowościowo i tak jakby cechy kwiatu muszą nawiązywać do tej osoby. A czy musi być zgoda, czy taka osoba, na przykład Jolanta Kwaśniewska, Aleksander Kwaśniewski muszą dać zgodę, aby można było nazwać ich imieniem kwiat. Dokładnie. Tak to wygląda, że aby nadać imię znanej postaci, musi być po prostu pisemna zgoda danej osoby. My taką zgodę uzyskaliśmy już wcześniej od pani prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej, a rok temu właśnie wyraził zgodę pan Aleksander Kwaśniewski. Tutaj jeszcze mamy przygotowane i zerwane, jeszcze chciałam Państwu pokazać właśnie te przepiękne czerwone. To jest pani Anna Komorowska, tak? Tak, bordowa. To, bordowa pani Anna Komorowska, a te. Maria Kaczyńska. Maria Kaczyńska Kremowa. Kremowa. E, no i gdzieś tutaj jest jeszcze schowany ten Aleksander Kwaśniewski. Pan e, mówi, że nie pokaże, drodzy Państwo, ale ja proponuję zostać z nami, bo myślę, że uda mi się tego kwiata wykraść i Państwu pokazać. Zatem do zobaczenia. Porwanie prezydenta, tak będzie się nazywał kolejny odcinek wystąpień naszej dymki na antenie. Pytanie na śnieganie.